Ej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Long Dark, gdzie ogrywamy sobie pierwszą opowieść Signal Void. Jak widzicie, mamy już zorzę. Tam trochę pospał, no nie wyspał się niestety, ale jest zorza, że musimy iść. I w sumie nie wiem, czy coś mi tutaj otwiera. Ale nie wiem, czy coś wykryję. Musimy tutaj tajnik naprawić. Okej, idę sprawdzić pierwsze. Tam jest wieża. Także idę sprawdzić pierwsze to miejsce. W sumie mówiłam, że gdzieś tam właśnie za kościołem, ale może sprawdzę tutaj, żeby już się nie wracać później. Okej, bo nawet nie zdążył wyczyścić broni. Tylko pospaliśmy 4 godziny. Idziemy dalej. Nie ma czasu. No, mamy tak w sumie dobry, tak koło północy, także może być. Możemy zajść daleko jeszcze z tą zorzą. Może akurat gdzieś tu będzie ten nadajnik, to już będziemy mieć z głowy. Po prostu tylko później krótkofalówka w rękę i idziemy, gdzie nas poprowadzi. I tak pędź tam szybciej. Pędziły do góry, pędź. Ciekawość mnie tu zżera, czy to jest dobre miejsce, czy nie. Bo w sumie miałam zamiar iść gdzie indziej. I jakoś tak zbyt oczywiste mi się wydaje to miejsce, żeby tu gdzieś coś było. Ale może akurat się trafi. Jak na razie jest spokojnie, wilków nie ma, to dobrze. Wyjdź, Will. Ja rozumiem, że ty się nie wyspałeś, jesteś zmęczony. Ale to, że mamy tylko w nocy i niestety tak się nam ustawiło, że musimy iść teraz. O, widzę coś tutaj, może jednak trafiłam. Radiowy i mamy tutaj chyba tą skrzynkę. A tylko tu jest akumulator. Aha. No właśnie, Will. Musimy tutaj dotarzyć akumulator jeszcze. Okej, to zróbmy sobie światło. No nie mam już za wiele tego światła, ale to nic. Może gdzieś się znajdzie paliwo. Dobra, Will. To naprawiaj. Będę musiała się jeszcze wrócić, bo ten akumulator gdzieś tam poszukać w tych samochodach. No to teraz metalowe części. Wyprostuj ruły, Will. Okej. Świetnie, to niestety muszę pod ten akumulator zejść, ale nie mamy daleko, to może nam nie ucieknie ta zorza. I jeszcze bezpieczniki. O, fuch, pozbędziemy się 3. Okej. Niestety akumulatora brak. Tu jest jakaś skrzynka, raczej chyba nie ma. A nie, jest tutaj coś, może akurat się trafi? Nie. Jednak nie. Dobra, Will. O, moja lampka jeszcze się wywali. Musimy iść znaleźć akumulator. Zgaś to. Idziemy szybko znaleźć jakiś akumulator. Tutaj samochodów nie brakuje, także jakiś się powinien znaleźć. W sumie jak tutaj wchodziłam, to mi tak przymknęło przez myśl. Ale nie spodziewałam się, że akurat tutaj będzie to ten nadajnik. Tak sobie pomyślałam, że może sprawdzę tutaj. To mnie dobrze zrobiłam. Will, biegnie. Will.
sumie mam jakąś kawę. Ja nie chciałam to jeść. Chciałam się napić kawy. Wybrałam, co trzeba. I tą kawę. Mamy sporo jej to. Może trochę jakoś to Will te ruszy szybciej, ale to jesteśmy tacy obciążeni, że nie możemy się tak ruszyć. Znowu mamy wiatr, który nas spowalnia. Okej, Will. Który samochód obstawiasz? A może ten koło banku? O, a może te, co świecą na przykład? A? To chyba wszystkie świecą. U, jakaś lampka odbija. Dobra, sprawdzę ten, co tutaj świeci, ale on chyba nie ma. Tutaj się chyba nie da otworzyć. No tak. Może tu? Nie. Też nie. Nie mówię, że cały Milton nie znajdę ani jednego emulatora. Okej, chodźmy na drogę może bardziej tutaj gdzieś. No, tam też broń. Wilki mogą się czaić. Okej, Will, zobaczę, czy jesteśmy tacy przeciążeni. No, tak średnio, bo... to mogę tutaj zostawić takiego... ta książki. Zamoknął. Dobra. Niewiele to dało, ale dobra. Też nie. Tutaj jeszcze są. Mam nadzieję, że zorza jeszcze będzie trwać długo. Panie wilczku. To nic nie ma. Ale może tam, gdzie on idzie. Jeszcze jeden, więc musimy strzelać. Wow. Okej, zabierz wózkę. Dobrze, Will. O nie, znowu gdzieś. No, tam znowu. A, czy ja powtórzę ten sukces przed chwili? Chodź na bardziej równy teren. Udało się. No nie, no skąd tych wilków tyle tutaj? Też nie ma. O nie, gdzie znajdę akumulator jakiś? Okej, tutaj coś jeszcze jest. Jeszcze są dwa. Może akurat się trafi. Proszę, niektóryś ma akumulator. Okej, tutaj się nie da otworzyć nawet. Czy będę musiała zwiedzić cały Milton, żeby gdzieś znaleźć akumulator? No nie, gdzie takimi tutaj staliście? Gdzie tu jest jeszcze najbliżej? Tam już raczej nie ma. W stronę kościoła też jest parę samochodów. Ale wydaje mi się, że jeszcze tutaj gdzieś może być. Tam jeszcze jakiś jest jeden. Dobra, to moje rzeczy tutaj. Gdzie to ten? No nie. O, jest. Aha. Starting to weigh me down. Dobra, Will. Udało się. Możemy go tak nieść, ale to nic nie daje, dobra. Muszę to zostawić. Dobra, zostawię sobie tutaj gdzieś broń na środku drogi. No.
Tylko czym ja będę się bronić? Może to zostawię. Mój rewolwer, który znalazłam. Sekierkę, a może bardziej nóż. To też. I paliwo to mi się tam przyda. Myślał, to jest dość ciężkie. To jest sekiera, to jeszcze. Sporo muszę tu zostawić. Te ciastka, dobra, to pozostawiam też to. Okej, tą wodę. Dobra, to wszystko zostaw. I tak się muszę wrócić po to. Co jeszcze takiego ciężkiego mam? Taki garnek. Dobra. Kłam też mi nie będzie potrzebny. No dobra, łuk też. Jakąś broń to mogę sobie nosić. Dobra, lampę też opuszczę. Nie świeci się. Dobra. To ten mój akumulator. Nie możesz. Musisz to zataszczyć teraz. Zobaczcie, już chyba godzina minęła. Znowu wiatr, tak? Tak powoli się ruszam. Coś jeszcze. Dobra. Tak, nie mam lampy. Piwór zostawię. No to będzie ubyło trochę węgla. Tutaj woda i wypij kawę. Może coś to trochę pomoże. Zdecydowanie dobrze zabrać sobie ten plecak techniczny. 5 kilo to zawsze coś lepiej daje. Można się szybciej poruszać. Ale dobra, Will, jakoś to zataszczę tam do góry. No i będziemy wiedzieć. W sumie to też działa, ale nic nie powinno pokazywać. No raczej nie. Nie spodziewam się, że jakiś wilk przyjdzie, ale... I szybko, bo ona się zorza wyłączy. Wspinaj się, wspinaj. W sumie nie wierzyłam z początku, że tutaj w ogóle będzie. Chciałam, że może gdzieś tam dalej, koło kościoła, właśnie przy tej przyczepie, gdzie się wchodzi przez jaskinię na Dolinę Spokojnej Rzeki. Ale oczywiście, gdybym tak zrobiła, to bym tego nie znalazła tam. Było teraz w oczywistym miejscu. I tutaj przy wieży. To jest chyba w sumie jedyny maszt radiowy, jaki mamy w Milton. Dobra, zorza wytrzyma jeszcze troszkę i już idziemy z akumulatorem. Naprawię, Will. Puch! Potaszczyliśmy go jakoś. Nawiuszki. No, to moje wszystko. To włączaj, Will. Jest. Świeci się. Badaj sygnał. No tak, tak, tak myślałam, że stąd będziemy. Do spokojnej rzeki iść. Ja się teraz zastanawiam, gdzie w takim razie z Wesołej Doliny pójdziemy. Dobra, czy ja tu gdzieś znajdę jakiś sygnał? Ja idę. W sumie, żeby swoje rzeczy zabrać. No. Myślę, że jeszcze
niebieskiego, ale może gdzieś się znajdzie jeszcze jakiś inny bunkier na przykład. Coś innego wypatrzy. Nasza krótkofalówka. Piękna zorza. Musimy przesobrać swoje rzeczy, by nie zapomnieć o nich. A później zawędruje na spokojną rzekę, nie mając jedzenia. Chociaż w sumie mam broń, ale też nie mam za wiele tych pocisków. Mam tylko strzelbę. Rewolwer gdzieś tam leży, muszę go zabrać. Okej, tutaj miasteczku. Nic się za bardzo nie rzuca mi tutaj. O! A jednak tu jest. Dobra, ale zabiorę to wszystko. Okej. To może sprawdzimy, gdzie to mnie prowadzi. Gdzie? O, dobra, tutaj są moje rzeczy. Tutaj jest tego więcej. O. Tak wiem, Willard. Zabieraj, zabieraj. No dobra. Spok to na razie. Nie mogę szybko pozabierać te rzeczy. Ja mówię lale. Okej. Wszystko jest. Dobra. Nie tak. Gdzieś tam. Prosto w wilki, tak? Ale już tutaj mamy. O dwa mniej. Dobra, może gdzieś. No nie wiem jak daleko. W sumie nie mruga mi to. Może być dość daleko. Ale sprawdźmy sobie, czy tylko te kapsuły pokazuje, czy może na przykład coś innego by się znalazło. Coraz bliżej. Prosto. Domek. Gdzieś koło domku ktoś zakopał jakiś skarb. Był poszukiwacz skarbów. Skarb Matuzalema znajdziemy. Ja, czy tu jakieś wilki się czają? Chyba nie. Nas to zaprowadzi aż na farmę. Ja wiem, wiem, tylko chcę sobie zejść tutaj jakoś. Się nie raniąc za bardzo. Okej, gdzie mnie to zaprowadzi? W sumie jestem bardzo ciekawa, co teraz znajdziemy w tym. Obstawiam, że będzie bunkier. Na tym niebieskim. Ciekawe co tam dalej. Jak się to rozwinie. No ale jak już tu jestem. O, zbliżamy się. Tu sobie zabiorę jakąś skrytkę. Nie wiem, czy to właśnie takie podstawowe rzeczy są, które możemy znaleźć w każdym innym pojemniku, czy może trafi się coś wyjątkowego. Coraz bliżej, coraz bliżej. I tutaj, dobra. Gdzieś pod górą ktoś zakopał coś. Okej, przestanie. I tutaj, tak? Szukanie w śniegu to nie jest takie łatwe. Okej, no nic mi się tu nie pokazuje, no. Pod gałęzią? Nie. O, tutaj coś chyba... A tutaj coś... Gdzieś tu. Konar jest. Tak.
Krążę w kółko, nie mogę tego znaleźć. O, jest, dobra. Okej, okay, cóż tam? Taka pszczoła kryje. Toczek. Rękawiczki. Okej, okay, jakieś ubrania. Ktoś zakopał. Takie kapsuły czasu w sumie. Ktoś zakopał potrzebne rzeczy. Okej, okay, ale w sumie mamy takie dość dobre już. Tak, że tak średnio się nam to przyda. Dobra, i gdzie ja tu jestem teraz? Chyba blisko farmy, co nie? O... Dobra, może jeszcze zdążę przejść, chociaż mam daleko do tej jaskini, do której się przechodzi. Something's making me feel tired. Niemożliwe, Will. Wydaje ci się tylko. To na pewno nie obciążenie. Które masz w plecaku. Okej, tak mi się wydaje, że tutaj jest farma. Powinien gdzieś biegać króliczki. To znaczy, że też tutaj będzie sporo wilków obok farmy. Zawsze kręcą się jakieś. Nie, jeszcze nie załapaliśmy tropu. Tam sygnał. Ale w sumie jest tyle, o tyle dobrze, że jeśli nie jesteśmy za blisko tych wilków, to one tak szczekają. Czy warczą. I po prostu mamy jeszcze tą chwilę, żeby się przygotować. Wyciągnąć broń. No bo jeśli jesteśmy już zbyt blisko, no to trochę marne nasze szanse. Czy tutaj gdzieś koło farmy? Myślę, że mogę tutaj przejść do kościoła tam tyłem trochę. Aha. A jednak tutaj są jakieś. O nie, o nie, o nie! Nie trafiłam. O nie, toczek mi zniszczył. O nie! Ale mam następny. O. O nie, nie mogę używać broni! O nie, Will, jeszcze nie naładowany! Szybko ładuj, ładuj, ładuj! Okej. Okay. Przestraszył się, o to mi chodziło w sumie. Żeby się przestraszył chociaż. Dobra, muszę tutaj... Muszę do tego samochodu wsiądę. Żeby się opatrzyć. Tamten mnie troszkę tutaj poranił. Ale myślę, że jednak Will nie będzie mieć na tyle siły. O nie, znowu lecisz do mnie. Ja muszę się pierwszy opatrzyć. Wiem, Will, wiem. Właśnie dlatego się tutaj zbliżamy. I lecz swoje rany. Jeszcze masz na pewno, właśnie, kręcony nadgarstek. Czy tam miałeś coś jeszcze? Okej, tylko ból i ten, to inne środki trzeba użyć. O, proszę bardzo. Mamy tu na określenia. Jeszcze tabletkę, tak? No, okej. Okay. Ja bym bardzo chciała już tam... Zdaje się, ale może... Ja też nie wiem, gdzie tam się kierować. O! Gdzie on jest? Cold is making my head feel thick. Co myślisz, Will, no?
W sumie nie jest jeszcze tak najgorzej, ale... Mam tylko dwa. Nie zajdę za daleko. A, dobra. Jemy to, próbujemy się jakoś tam dostać. Może się jakoś tutaj przedrę. Tam jakieś są, ale... One są jeszcze dalej zielone. Biegnij tam. O, coś nam też zimno. Tam się jakieś poruszały jakieś. Dobra, tutaj możemy też przejść trochę tyłem. Mi się wydaje, że tutaj dało się przejść i wychodzi się gdzieś tam za kościołem. Oj, mamy brzuski. To by mi się jakieś przydały. Nie wiem, dlaczego tak zimno? A, bo toczek. Ty nie masz czasem... Nie. Okej, ubierać toczek. Zapomniałam. Że mi zniszczyły. Dobra, zabiorę tylko dwa. Właściwie jestem taka przeciążona. 8 kilo znowu mam za dużo. Coś lepszego zjem. No w sumie to jest najlżejsze. Tylko lepiej wybrać. No dobra, to rozpalę sobie tutaj ogień. Nie z książki. Nie mam. Nie mam patyków. Jeszcze napiłem. Zawsze to coś mniej. Nie, czy dlatego, że mam tak bardzo obciążone? Pod górkę idę. Tak jakoś wolniej. Wiatr nie widzę, żeby był. Mamy bardzo ładną pogodę. Jakby śmigaj. Wiem, że ci zimno. Ryzyko hipotermii. O nie, no gdzie? Już to się skończyło? No to tak trochę kiepsko się stało teraz. Ale to nic, może jakoś tutaj przedrę do kościoła i w kościele będziemy spać. No bo tak nie dojdziemy. Chciałam, żebyśmy dotarli tam, ale raczej się nie uda. Jesteśmy zbyt zmęczeni. Nawet jakbym wypiła jeszcze jeden ten energy drink, prawdopodobnie gdzieś koło kościoła by się skończył. To jakaś jaskinia jest? No jest z tyłu, tak to jest. Zorza niespodziewanie się pojawiła. Udało nam się naprawić ten nadajnik. No ale i tak jest dość daleka droga tutaj do tej jaskini, żebyśmy mogli... do niej dotrzeć. No może jakbym się szybciej poruszała. Ale mimo wszystko, jak jesteśmy zmęczeni, to nam bardzo obciąża. Nie mamy tam może 20 kilo, jesteśmy w stanie unieść bez wskaźnika, że jesteśmy przeciążeni. Okej, gdzieś tu powinien się pojawić teraz kościółek. Gdzieś tu go widać. Tam sobie przenocuję. W sumie może się trafić znowu zorza. Chociaż ciężko. Tak. Mi się w sumie nie trafiła nigdy, ale może teraz tym dodatkiem jak naprawimy właśnie nadajniki, to może będzie więcej zorzy. Okej, idziemy spać tutaj.
troszeczkę zajęło nam szukanie tego akumulatora. No ale mimo to i tak jesteśmy za bardzo zmęczeni, żeby wyprawiać się tam do doliny spokojnej rzeki. Miejmy nadzieję, że następnego dnia będzie coś. Też będzie zorza i będziemy mogli się udać. Okej, jakieś książki. O, w sumie książka mi się przyda, bo nie mam żadnych patyków. Jak ja rozpalę ogień. Znaleźć jakieś. O, tutaj są jakieś. Dobra. A w sumie jest tutaj nawet ciepło. Okej. O, pocisk. Świetnie. Dobra. Jakieś ukryte skrytki? Nie. Znaczy ja mam podpałkę? Chyba mam. Jeszcze jedną. Dobra, tą... Podgać tutaj. Nie rozpalaj tutaj. Książki, tak, tym tu najlepiej. No niestety byliśmy za bardzo zmęczeni, żeby iść dalej. Ale to nic, mamy sporo rzeczy do zrobienia. Na przykład, o, tutaj to gdzieś dużo skwinie. Musimy jeszcze naprawić na przykład rewolwer. Pospać. Że myślę, że możemy siedzieć tutaj cały dzień i coś robić. Może zróbmy sobie herbatę. A co będziemy sobie żałować? Bo coś kończyje, tyle taszczymy. Okej, ale muszę podłożyć troszkę. Żeby się na mnie zgasiło i gotowało to, co mamy. Ale jak tutaj weszłam, to mogę spać. W sumie tym łóżku nie muszę rozpalać. Okej, mogę sobie zrobić na przykład podpałkę z tego. Żeby sobie zająć czymś czas. Widzisz, Will? Jeszcze głowa nie boli. Dobra, wypijemy. Znaczy, zjemy. Tu mamy. Nie chce mi się pić? Nie, Will, no. Nie chcesz tej herbaty? Okej, co jeszcze mogę zrobić w ognisku? A, jeszcze jakieś buty. No tak, tych skrytki, ale to zostawię tutaj, chociaż moje już coś się zepsuły bardzo. Okej. To wyglądają na lepsze. Ale są ciężejsze. Chociaż też mają tutaj dobrą ochronę. No ale nie, zostawię, te są jakoś, wydaje mi się, fajniejsze. To jest bardziej zepsute, to nie. I tutaj mamy tylko to, dobra. Jakieś rękawiczki jeszcze. Ale mogę zebrać skórę. Naprawimy sobie buty. Ale to może pierwsze pójdę spać. Nie wiem w sumie, czy jak pojawi się śnieżyca, to ja tu mogę zamarznąć. Dobra, zjedzmy jeszcze coś. O, mój toczek, dobra. To toczek też zbierzmy jeszcze. O, śnieżyca się chyba trafiła tam. Okej, zabierzemy też tego tkaninę, bo... No, w sumie niepotrzebne mi to jest. Skarpety raczej rzadko się psują. Najwyżej jak zapomnimy je naprawić. Dobra, żeby już nie tracić więcej. Nie, poduszka łóżka. Okej, mam tutaj dość ciepło, także... Chyba jest nawet śnieżyca, to nie zagrozi nam. Także idę spać. 6, 7, o. Dobra, pośpię 10 godzin. A jak tam się napiłam? O, jestem napita, dobra. Okej. No 10, no dobra, co 11. Powinno nam się zdrowie ładnie odnowić. I to tyle w tym odcinku.
Taki odgłos, jakby jakieś samoloty tutaj pływały. Aż sprawdzę, co się stało. Takie dziwne odgłosy. Wydaje się dość spokojnie. Ok, to na razie tyle. Ja tutaj sobie wszystko ponaprawiam, pośpię. To tam wspominałam, żeby naprawić broń. Pocerować ubrania. Że już później będzie praktycznie noc. I będziemy wyspani, gotowi na akcję w dolinie spokojnej rzeki.